coraz uboższy skład stołu finałowego trzeciego turnieju z cyklu Unibet Series of Poker w Gdańsku. Znowu król, dama u Tuczasa, ale tym razem Tuczas rezygnuje z gry. Nie wchodzi z tą ręką w rozdanie. Dwa 8 u pingwina. On również rezygnuje z gry, co jest już bardziej zrozumiałe. No ale widząc 5-3, co prawda nie w drzewkach, ale w karo, Maniuta decyduje się na zagranie Olina. A Szwed po raz kolejny ma monstera u siebie na ręku. Wysoką parę. Dziesiątki u Szweda obligują go do zagrania all-in, ale Excel również się wtrąca w to rozdanie ze swoim as-valet. I mamy dwóch shortów na all-inach przeciwko parze dziesiątek u Big Stacka, czyli Tomasa. Fantastyczny flop dla Maniuty. Jest piątka i dwa kara, ma draw do koloru. Ósemka na ternie i dziewiątka na riverze jednak nic nie zmieniają. Ani Maniuta, ani doktor Excel nie poprawiają siły swojej ręki i para dziesiątek Szwedowi się utrzymuje. Eliminuje on dwóch graczy. W sytuacji, kiedy starło się dwóch graczy z podobnym do mnie stakiem, jeden z nich wygrał, a drugiemu została jakaś resztka, może coś koło blinda. Ja zostaję na dużym blindzie. Tamten gracz, który ma tą resztówkę, jest na batonie i wrzuca olina. Mały blind. Stwierdziłem, że mały blind taktycznie powinien wrzucić teraz olina, bo wie, że ja bardzo ciężko będę miał to sprawdzić, wiedząc, że wystarczy, że spasuje i prawdopodobnie awansuje o pozycję, więc stwierdziłem, że takie zagranie może być nawet ze słabą kartą małego blinda. Sprawdziłem, jaka jest różnica między szóstym a piątym miejscem, żeby wiedzieć ewentualnie, co ryzykuję. Zobaczyłem as-valet, dosyć odpowiednia ręka i stwierdziłem, że spróbuję się w tej chwili podwoić, bo to da mi jakieś szanse na zwycięstwo w tym turnieju. Niestety, parę dziesiątek się... Okazało się, że mały blind miał parę dziesiątek i skończyłem piąty, co prawdopodobnie, gdybym spasował, też najprawdopodobniej byłbym piąty, gdyż pozostała czwórka miała sporą przewagę przy tonach. To znaczy jedno rozdanie przed tym, na które wypadłem, sprawdziłem parę ósemek z as król w kolorze. Liczyłem na to, że coś dojdzie. Włożyłem bardzo dużo, bo około 130 tysięcy. Także później na dobrą sprawę każde dwie karty włożyłbym już jako all-in. I tak zrobiłem. Przyszło 5-3 w kolorze, trafiłem piątkę, także byłem blisko wygrany, aczkolwiek no, nie udało się. Tym sposobem zostało nam przy stole czterech zawodników. Pozycję chip lidera ma w tej chwili Tomasz Tyszkiewicz, czyli Szwed. Przystępuje on więc do ataku, tym razem posiadając dama 10 w karo. A Tuczas na batonie znajduje sobie parę dwójeczek i sprawdza podbicie od Szweda. Hreduno zrzuca dama 3. Swoich kart pozbył się również pingwin. No i świetny flop dla Tuczasa. Trafia on seta dwójek, ale top parę trafia Szwed. I myśląc, że wciąga przeciwnika w pułapkę, czeka. Tuczas chwilę się zastanawia, odlicza żetony. Posiada bardzo silną rękę w tej chwili. Zastanawia się tylko nad tym, jak wygrać jak największą ilość żetonów od Szweda. No ale Szwed niestety sam mu się podłożył pod nóż.
i po czeku i podbiciu od Tuchasa zagrywa all-in, który oczywiście natychmiast zostaje sprawdzony. No już naprawdę tylko iluzoryczne szanse na zwycięstwo ma w tym rozdaniu Szwed. I niestety pomocy nie dostaje. A bardzo solidny double up zalicza Tuchas. Następne rozdanie. Blindy to już 5-10 tysięcy ante 1000. Hredunos z walet 6 zrzuca karty. Na batonie widzimy w tej chwili pingwina. Ma on as 2. Pingwin w całym turnieju pokazywał naprawdę rewelacyjną grę. Grę bardzo agresywną i grę opartą również na doskonałym czytaniu przeciwników. Walet 7 w kierze i Szwed zagrywa all-in. Tu czas dama 3 raczej się nie zdecyduje na sprawdzenie zagrania Szweda. A co na to pingwin? Pingwin sprawdził. To jest właśnie to, o czym przed chwilą wspominałeś, Paweł. Tutaj chyba zadziałał naprawdę niezły rit u pingwina. Tak, no sprawdził on z as 2, czyli z ręką niezbyt silną. No, ale walet na flopie. Kolejny na ternie. Kompletuje to fula dla Szweda. I to Szwed teraz podwaja się i odrabia straty z rozdania z Tuchasem. To z kolei dla pingwina poważny uszczerbek na jego staku. Gramy dalej. Blindy to nadal 5-10 tysięcy. Ante 1000. Kolejną petardę widzimy w posiadaniu jednego z zawodników przy stole finałowym. Tym razem to Tuchas znalazł asy u siebie na ręku. Król 9 w piku u Hredunosa, który ma ochotę dołączyć do tego rozdania. Pingwin z tego rozdania się wycofał. Ale również bardzo silną rękę ma Szwed. As dama. I zagrywa all-in z tą kartą. Również all-in zagrywa Tuchas. Co oczywiście powoduje natychmiastowy fold u Hredunosa. No i asy mają olbrzymią przewagę nad as dama u Szweda. Czwórka i dwie trójki na flopie nic nie zmieniają. No dama na ternie dała jeszcze jakieś iluzoryczne szanse, ale river nie przyniósł kolejnej damy i Szwed żegna się z turniejem na czwartym miejscu, a zdecydowane prowadzenie obejmuje Tuchas. Ja dostałem as dama na cztery gracze, to nie ma dużego wyboru, tylko muszę zrobić all-in i niestety pierwszy kolega, co zrobił pierwszy raz, miał asy. Co na to poradzę? Nic.